Halo, halo, witam cię bardzo serdecznie widzów 11 stycznia, dzisiaj pierwszy dzień nowego roku daily. Wczoraj zakończyliśmy pierwszy rok daily, dzisiaj rozpoczynamy drugi rok. Czy daily? Zobaczymy, spróbujemy, ale nic nie obiecuję. Ale w każdym razie w dzisiejszym odcinku mamy Minecraft, ale gramy jako lis. Siemane do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Chipson i dzisiaj mamy Minecraft, ale jestem lisem. Będziemy grali jako lis, tu jest świat stworzony, tam już mam to wgrane. Uwaga, wchodzimy i rozpoczynamy rozgrywkę jako lis. Uwaga, 3, 2, 1. Ja już widzę, że są małe serce, co jest? Jesteśmy lisem, słuchajcie. Najlepszy odcinek na polskim YouTubie. Jesteśmy lisem w Minecraft. Zawsze chciałem, kurczę, nigdy nie miałem. Patrzcie, normalnie mnie widać, jak ja tak idę. Kurde, ale koks. W każdym razie nigdy nie miałem lisa w Minecraft. Nigdy, naprawdę. A kurczę, to zwierzę jest mega super. I jakoś tak nigdy o nim nie myślałem, żeby go w Minecraft mieć, żeby hodować lisy czy coś. A to jest, kurczę, 300 IQ. Ja już zbieram drewno, no bo tutaj trzeba, prawda, rozpocząć pięknego survivala. Spróbujemy przejść Minecrafta tym razem jako lis. Czy to się nam uda? Raczej nie, ale mimo wszystko warto spróbować co nieco tutaj pokminić. Weźmy sobie tutaj to wszystko, ja nie mogę, jestem lisem. Bo w ogóle co jest? Trzyma to drewno tak nad sobą, dobra, nie będę go miał w ręce, bo to źle wygląda. Wioskę mamy, dobra, ale kozak, lecimy od razu do wioski. Tam mogą być jakieś, jeszcze jest kowal, no to jest to, to jest to. Rozpoczynamy rozgrywkę, kurczę, coś pięknego. Słuchajcie, zanim rozpoczniemy na porządnie jaranie się tym Minecraftem i tym, że jestem lisem, to chciałbym przypomnieć wam, że mam już, aktualnie prowadzę 3 kanały na bieżąco. Ponieważ jest Chipson Plus, na którym jest Łysa Kraina, na której sobie gram z Wojtinim i z Jagiełem, a również jest, prawda, ten kanał vlogowy, Filip Szczypka. Tam zapraszam, bo tam też się vlogi pojawiają, też z Wojtinim i z Jagiełem, więc zapraszam. Dobra uwaga, skrzynka w kowalu, co tam będzie? Ile mamy do obsydianu? 10! Idealnie, żeby zrobić portal! Nie wierzę! Lis w piekle! Co jest grane? Dobra, normalnie robimy to. Czekajcie, ja tutaj sobie zmienię na pierwszą osobę, żebym jakoś mógł to bardziej pochytać, bo jesteśmy tym lisem. Wiadomo, że będę się przełączał jeszcze, ale kurczę, dobra, tu nic nie ma. Czy ten pulpit do czegoś można wykorzystać? To jest w ogóle nieprzydatne, masakra. Totalnie. No, ale wracając do tego, zapraszam was bardzo serdecznie na kanał Filip Szybko, ponieważ tam, no, vlogi będą się pojawiać i w tym tygodniu wleci kolejny vlog, więc warto tam pójść subskrybować. Aktualnie mam już tam 40 tysięcy obserwujących, znaczy obserwujących, subskrypcji, za co wam bardzo dziękuję. Oczywiście to jest kanał, który reaktywowałem, bo ja kiedyś już na nim nagrywałem, bardzo dawno, już ponad rok temu, tam się nic nie pojawiło od roku, no, ale wróciłem do niego teraz i, no, i mam nadzieję, że wrócicie tam razem ze mną po prostu, że będziecie tam ze mną świetnie się bawić, ponieważ, no, ja te vlogi mam zamiar robić regularnie. A poza vlogami będą się pojawiać też inne rzeczy tam. To nie jest tak, że tam będą same vlogi, ale będą tam takie bardziej lifestyle'owe rzeczy. Właśnie vlogi, myślę nad tym, czy nie zrobić. Może wrócić do tego, co kiedyś robiłem, czyli bit w 5 minut, nie wiem, może zrobimy jakiś odcinek z tego, nie wiem, zobaczymy. To jest do przemyślenia głębszego. Ale na pewno będzie więcej odcinków, jakieś Q&A. Więc jak chcecie, to tam to wszystko będzie, tutaj jest gaming już typowo. Tu już nie będę nagrywał, znaczy może od czasu do czasu coś się pojawi, ale tam przede wszystkim będzie się pojawiać takie odcinki właśnie lifestyle'owe. No i też prawdopodobnie tam wleci druga część fanartów, która miała wlecieć tu. No ale jako, że jest na ten kanał, to w sumie dobrze by było chyba to tam wrzucić, więc za jakiś czas wrzucę po prostu też tam jakiś film właśnie z tych fanartów drugi, więc jeżeli wysłałeś do mnie fanarta, a twój fanart nie był na odcinku, no to całkiem możliwe, że tam będzie, więc kurczę, warto tam wbić, kurde, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, mamy sporo tego, zróbmy sobie, ojej, ile tego jest, zróbmy sobie chleba, ile wlezie, po prostu chleb jest ważny, zróbmy sobie też patyki od razu, dajmy tak i zróbmy sobie masę chleba, bo teraz jesteśmy tak wykokrzeni, że to jest szok. Zaraz będziemy mogli zdobyć żelazo i pójdziemy sobie do netheru od razu, żeby tam coś pokminić, może jakieś perełki zdobyć i tak dalej. O, patrzcie, idealnie jeszcze nam się starczyło. Dobra, robimy tak, to mamy tu. Tak, i teraz, o nie, robi się ciemno, najgorzej. Znajdźmy jakąś kopalnię może. Chociaż tam są jakieś lamy, to nie. No dawaj lisie, dasz radę, musimy znaleźć jakiś węgiel, jakieś żelazo, coś tych rzeczy. Dobra, weźmy może ten crafting jednak, bo coś tak czuję, że niełatwo znajdziemy ten, jak to się nazywa. No jakiś kanion czy kopalnie. No a tutaj już zwiedziliśmy chyba wszystko. Tam już chyba nic nie ma. O, Enderman, o kurczę, czekajcie, patrzcie na niego. Czy on to chyci? Czy on ogarnie, że się na niego patrzę? Ej no, stary. Stary, no weź. No chodź się tutaj na mnie ten. No nie, naprawdę? On jest za daleko? No muszę już patrzeć na ciebie. No weź. No nie, no bo ja chciałem perłę zdobyć. O, ten, patrzcie, jak będzie mutował teraz ich. Pum!
Pum, jeden z drugim. Dobrze, dobrze, dobrze. Motuj dalej. Tu chyba skrzynka może być w ogóle. Czekajcie, sprawdź. O, dokładnie, tak myślałem. Zapomniałem o tym, że tutaj też są skrzynki w niektórych tych pomieszczeniach, znaczy w domkach. No i to był akurat jeden z domków, w którym było. Dobra, ja potrzebowałbym tego Endermana, bo ja chciałem perłę. Najgorzej. Dobra, idziemy do Netheru. O! Czekajcie. No czemu on mnie nie widzi? Patrzy się na ciebie. Zepsute to jest. Ej, może on nie działa na ten. Może on nie działa na lisa. Nie, ej, no, nie działa na lisa, co jest? Znaczy jak ja go uderzę, to on będzie chciał się ze mną bić? Ja mam tutaj gdzie uciec? Czy co, zróbmy tak. Dobra. Aaaa! Zostaw mnie! Wow! Wow! Nie, 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 proszę, 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 proszę. Nie, on jest za silny. Proszę, zostaw mnie, ja nie chcę z tobą się bić. Nie! Nie, zabije mnie! Zabije mnie! Zabije mnie na 100%. Do domku jakiegoś, proszę, szybko. Szybko do domku. Szybko! 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 Dobra! Ale mamy farta. Dobra, mamy ogromnego farta, słuchajcie, że nam się to udało uciec od niego. Dobra, musimy zdobyć jakieś rzeczy, jakieś coś, cokolwiek do bicia. Weźmy sobie, ogarnijmy tutaj na przykład, wezmę sobie tego kobla, żeby móc skraftować sobie siekierę na przykład. I skraftujemy sobie takową właśnie. Żeby mieć czym walczyć, kurczę, bo tu jest lipa, siekierą można fajnie powalczyć sobie jeszcze. Wezmę też tą skrzynkę na wszelki wypadek, jakby coś miał przypadkiem odłożyć kiedyś. Tak samo tu, to też wezmę. Takie wiecie, takie o kurczę, ty tu, chodź. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. No chodź tu. Co? Nie. Nie, proszę, nie wybuchaj. Jaki ja jestem silny. Jako ten, co? Ten, jestem o wiele silniejszy. Co jest grane, jaki silny jest ten, jak to się nazywa? Ten lis, no kurczę. Patrzcie, o, kolejna perła, mamy już dwie. Dobra, musimy tego załatwić. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. To, tego co wiem, się załatwia go w ten sposób. Chodź tu. O kurde, idzie. O kurde, co? To nie tak miało wyglądać. No nie, on już nas nienawidzi. Jaki jest silny ten golem, masakra. Dobra, normalnie musimy się... O! A nie ma obrażenia od upadku, to dobrze w sumie. Dobra, musimy się dostać do Netheru, ja chcę tam pójść. Po tylko muszę odzyskać te itemy, masakra, co jest grane. Nie, nie po co mnie go atakowałem. Mam nadzieję, że on już nie będzie chciał mnie zaatakować drugi raz. Że on już, że zapomniał już, że mi wybaczył. Mam taką nadzieję, a on jest już troszkę obity. Teraz, to w sumie wiecie co, zaatakuję go jeszcze raz. Mam mało w sumie. Dobra, tu. Czekajcie, bo nie mogę se... Dobra, dasz mi żelazo? Proszę! Proszę! Daj mi żelazo! Ile on ma życia? Dobra, ile mamy? 5 żelaza, co? Jo, co my jesteśmy bogaci teraz? Dobra, tu coś jeszcze jest? Nic nie ma. Dobra, potrzebujemy jeszcze żwir, żeby zrobić sobie ten... zapalniczkę. Będziemy mieli zapalarę i lecimy do Netheru. To już jest ten moment. Kurde, pierwszy raz. To jest pierwszy raz, kiedy... jak to się nazywa? Kurczę, zapominam jak się nazywa to zwierzę, którym gram. Lis! Kiedy... bo mi ciągle w głowie po angielsku, że fox. I kurczę, zapominam. O, tu jest żwir. Ale super mamy. Dobra, super nam się trafiło. Lecimy do Netheru, słuchajcie. To jest pierwszy raz, jak lis będzie w Netherze. Czuję to. Pierwszy raz lisa w Netherze. Jeszcze lisy nie były tam, dobra, no proszę, dajcie mi ten. Dobra, tak będzie szybciej. No, najgorzej, zawsze czekam tak długo, aż mi wypadnie ten... O, super, dobra, wywalajmy to. Lecimy tu, robimy sobie teraz szybko, pum, pum. Mamy zapalarę, lecimy z portalem, uwaga. Zaraz, żeby się nie pomylić. Tak, tak, tak. O nie, 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 czekajcie, musimy zrobić tak, o super, tak, 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 raz, dwa, trzy, dobra, udało się, udało się. Uwaga, pierwszy raz, jakby wielka przygoda małego lisa w Netherze. Ja zrobię sobie siekierę jeszcze jedną i zrobimy sobie jeszcze łopatę, bo wydaje mi się, że takie rzeczy nam się mogą przydać, a miecz chyba jest najmniej potrzebny, tak mi się wydaje, a to się, chociaż łopata...
Zostawmy, może lepiej ta siekiera niech nam wystarczy. Póki co, dobra, lecimy do netheru. Uwaga, pierwszy raz lisa w netherze. Jezu, jak ja tak nisko siedziałem, przepraszam was bardzo. Ale dobra, to jest pierwszy raz lisa w netherze. Wchodzimy. Pytanie, czy mamy tu gdzieś jakąś, jak to się nazywa, no, jak to się nazywa? Widzowie, zapomniałem, jak się nazywa to miejsce. Te fortece takie, o właśnie. Dobra, weźmy sobie, zróbmy to jakoś, ogarnijmy to. Mamy perły, przydałoby się o nie, dlaczego? Dobra, strzelaj, jeszcze mały lis pokona Gasta, mówię. A nie, bo chyba nie atakują mnie, tak mi się wydaje. Dobra, znajdźmy. Mamy fortece, jaki to jest sit w ogóle pod Wina normalnie, jeśli chodzi o ten. O speedruny, dobra, kurczę, próbujemy ze speedrunować Minecrafta. Bo tu mnie nic nie atakuje z tego, co mi wiadomo, bo nawet mnie tutaj nie będzie ten szkielet atakował. Jedny, co jest grane, ale łatwo. Dobra, idziemy tu. Tu nic mnie nie atakuje, jest dobrze, załatwmy tego Blaze'a. Uwaga. Kurde, jednak coś mi uderzyło. Dobra. Nie dał mi pałki, dobra, to się nam nie uda. To się nam jednak nie uda. Ale ja chciałem cokolwiek tu zrobić. Dobra, gramy do jeszcze jednej śmierci, bo już raz zginąłem, ale to był przypadek, to tak nie miało wyglądać. Siodło i zbroja, niepotrzebne, dobra. Znajdźmy coś tutaj, zdobądźmy jakąś pałkę Blaze'a chociaż, proszę. Chcę tutaj cokolwiek zdobyć, to jest pierwszy... O kurde, mam nadzieję, że mnie nie zaatakujecie, proszę. Dobra, nie zaatakowali mnie, to bardzo dobrze, to wręcz wybitnie bym powiedział. Dobra, weźmy tutaj, mamy zbroję, ej, czy ja mogę założyć zbroję? Co jest grane? Mamy zbroję. Normalnie zbroja dla... Ała! Dlaczego? Nie mówcie, że ja zginę. Nie. Jeszcze mnie otoczyli mnie. Nie! Proszę, ja nie chcę. Nie chcę umierać. Jestem za młody, żeby umierać. Proszę. Nie! Lecimy tam, dobra, miało to być koniec, ale ja nie mogę takie itemy tam mieć. Ja muszę zrobić coś z tych diamentów. Takie coś mi się trafiło, ja nie mogę tego zaprzepaścić. Lecimy tam jeszcze raz. Ja chcę to zdobyć, proszę, dajcie mi to chociaż odzyskać. Ja nie mogę tak schodzić odcinka, to nie mogę po prostu, nie mogę. Nie, dlaczego on mnie zabił? Masakra, dobra, lecimy tam. Odzyskuję te wszystkie rzeczy, bo taki drop jeszcze mi się nie trafił. Szybko. Szybko tam, lisku, biegnij tam. Musisz to odzyskać. Jezu, ile ich tu jest. Co jest grane, co to jest za meetup? Aha, proszę, nic mi nie róbcie. Dobra, oni tak jakby atakują, z opóźnieniem mnie atakują. W sensie, że na początek mnie tak jakby nie widzą. Dopiero po czasie mają takie, że lis. I lecimy na lisa, ale na początku mają mnie gdzieś, więc dobrze. Trzeba po prostu szybko koło nich przebiegać, tak żeby nie zorientowali się, żeby koło nich przebiegliśmy. Tu poszliśmy. Dobra, tutaj to było. Teraz tu. Nie. Nie, proszę nie iść tu. A, tutaj są! Zostaw mnie, proszę, tu jest kolejna skrzynka. Dobra, nie goni mnie. Nie no, znowu siodło z tym. Masakra, dobra, cofnijmy się, bo już mnie chyba nie goni. Dobra, odzyskaliśmy itemy. O nie, on tu jest. No zostaw mnie! Nie, proszę. Dobra. Przeżyliśmy to, słuchajcie, Ja cię sunę, Jezu, jak mi się gorąco zrobiło. Masakra, dobra. Dobra, o, tu jest idealnie, żeby nam starczyło na crafting, bo ja gdzieś straciłem crafting mój. Nawet nie wiem gdzie. Dobra, zróbmy sobie tutaj ten. I uwaga, wielka chwila, mamy diamenty, robimy diamentowy kill-off, normalnie. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to jest podstawa. Robimy tak, tu, to jest nam niepotrzebne, mamy tak. Zróbmy sobie, co by można było z żelaza zrobić, tak mi się wydaje, że nic. Nic, co by mi było potrzebne. Chociaż może hełm sobie zrobię. No, robimy hełm. Jak wygląda list z tym wszystkim? No. O. Powalone. Dobra, teraz tak, pokonajmy tych wariacików tutaj. Tu jest kolejna jakaś skrzynka. Tam coś też było, z tego co pamiętam. Czekajcie, ja sobie zrobimy tak. Przejdźmy tędy. Tu, tam jest kolejna skrzynka. Chciałbym się tam przedostać. Chciałbym...
Nie rób mi krzywdy. Dobra. Dobra, załatwmy go. Nóżki mu robimy. To jest to. Uwaga. Dobra, łatwo. Teraz wy, po kolei. Dobra, unikamy. Robimy uniki. Jo! Jednak dostałem! Nie, proszę, nie spal się! Proszę! Dobra. Dobra, przeżyliśmy to, jest najważniejsze. Dobra, ej, robimy akcję. Rzucam tam perłę, biorę ze skrzynki i rzucam drugą z powrotem. Czajcie, jaka akcja? Dobra, uwaga, próbujemy. Uwaga. I... Pum! Poszło. O nie. O nie było warto, dobra. No niestety, nie udało nam się tego przetrwać. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się już jutro o godzinie 19:19 na Plusie. Codziennie widzimy się na odcinkach z Łysej Krainy i oczywiście Filip Szybka. Tam to jest mój kanał vlogowy, na którym po prostu sobie najzwyczajniej w świecie nagrywamy vlogi. Więc zachęcam, wbijcie na wszystkie linki, są w opisie. Do zobaczenia następnym razem. Na razie, pa!